Salomon S/Max 12. No to są już narty, powiedziałbym, dla osób, które niekoniecznie walczą o każdą setną sekundy. Osób, które niekoniecznie muszą wykonywać każdy przejazd na 100%, tylko bardziej nazwałbym tych narciarzy długodystansowcami, którzy chcą przejeździć cały wyjazd i mieć siły zarówno pierwszego, jak i ostatniego dnia. Ale ten opis nie wyklucza narciarzy, którzy potrafią jeździć i których technika pozwala sytuacyjnie pojechać bardziej ostro, gdzieś tam pochylić bardziej się głęboko w skręcie. S/Max w sezonie 2018 na 19 był jedną z naszych ulubionych nart Salomona. No i przyjechaliśmy na testy, zobaczyliśmy nartę w zupełnie nowym kolorze i musieliśmy sprawdzić, czy to jest to samo. Producent nas zapewnia, że jest. Jak oczywiście faktycznie, że to jest ten sam S/Max, który bardzo dobrze utrzyma się na krawędzi, ale który też nie będzie cię zajeżdżał przez cały dzień. Narta, na której czujesz dobrze krawędź, narta, która daje ci, pozwala ci kontrolować skręt na każdym jego odcinku. Narta, która pozwala na korektę, czyli model, który nie wymaga od ciebie tak dużej precyzji jak narty RACE. Jeden z klientów w naszym sklepie chyba najlepiej określił te narty. Powiedział, że on po prostu powiedział, że on szuka narty. Szukał różnych nart i okazało się, że na wszystkie modele rejsowe jest za stary, ponieważ już swoje lata świetności ma za sobą, ale poszukiwał modelu, który pozwoli mu jeździć z nieco mniejszą intensywnością, ale jeździć bardzo poprawnie technicznie, i modelu, który przede wszystkim da pewność. Taki jest mniej więcej S/Max. To jest też narta, niektórzy mówią, tak zwana narta dla prezesa, czyli z jednej strony można na niej pojeździć spokojnie, z drugiej strony, jeżeli chcemy pojechać konkretnie, jeżeli chcemy wjechać na bardziej stromszy, oblodzony odcinek, gdzie trzeba mieć dobry sprzęt, to te narty dadzą sobie wtedy radę. S/Max narta, na której jedziesz jak po szynie, i dawniej po szynie jeździło się tylko na modelach RACE, które dodatkowo dosyć mocno obciążały narciarza. Dzisiaj podobne trzymanie daje S/Max, dlatego jeżeli chciałbyś troszeczkę bardziej go uczynić tą nartę dynamiczną, wybierz Blasta, bo powyżej 12 mamy Blasta, który ma już inną płytę i wiązanie, i to jest odczuwane. To bezwzględne oparcie dające poczucie bardzo dużej pewności. I to jest właśnie taka wspólna cecha S/Maxu 12 i Blasta. I czasami na przykład jedziesz na wyjazd, ktoś chce nauczyć się nowych elementów, ale najzwyczajniej masz pewne opory. Często przyczyną jest to, że narta nie daje ci odpowiedniego oparcia. W S/Maxie, zarówno w Blaście, jak i w 12, to oparcie jest bardzo dobre. Różni się to oczywiście dynamiką, różnią się te dwa modele.